Jest 3 lutego 2023 roku. Przyjechaliście Państwo właśnie po ponad 2,5 godzinie z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Proszę powiedzieć, jak zostaliście Państwo potraktowani, jeśli chodzi o sprawę majątku, który tutaj jest na terenie firmy, jest upieczętowany przez komornika na polecenie prokuratora. Państwo zgłosiliście szereg nowych, nieznanych dotąd informacji, jeśli chodzi o możliwe popełnianie przestępstw związanych z tym sprzętem. Jak zostaliście Państwo potraktowani? No, potraktowani zostaliśmy bardzo poważnie i podeszli do tego no, mocno, tak. Jak zobaczyli dokumenty, które żeśmy pokazali, tak? Mhm. I co tu może się zdarzyć albo co się działo. I bardzo twardo powiedzieli, że w żadnym wypadku nie wolno oddać żadnego sprzęta bez pozwolenia prokuratury. Bardzo ucieszyli, że zgłosili to. Tak, i potraktują to bardzo poważnie, bo to jest naprawdę najważniejsze, że chcieli zabrać ten sprzęt. Mhm. Jak to jest możliwe, że sprzęt opieczętowany przez komornika, ktoś, pani mówi, kobieta, zaczyna zrywać te pieczęcie, zrywać informacje, to jest przecież przestępstwo z artykułu 300 paragraf 2 kodeksu karnego, za co grozi 5 lat więzienia. Dlaczego taka bezkarność tutaj, jeśli chodzi o traktowanie tych poleceń, dokumentów i decyzji prokuratorskich i komorniczych tutaj miała miejsce? No nie mamy pojęcia, co było w głowie wspólniczki, co ją skusiło do takiej rzeczy. Tak? Mhm. Tak. Czy policjanci obiecali zbadanie całej tej sprawy, przesłuchanie tych osób, które są wskazane jako sprawcy popełnienia przestępstwa? Tak, szczegółowo, ponieważ to jest bardzo duże przestępstwo. Wiem, że Państwo zwróciliście się również po pomoc do biura Krzysztofa Rutkowskiego. Dlaczego? Potwierdzenie, że ma 100% skuteczności.